Siemanko, z rana kawałek śmietana, smacznej kawusi. Ebi się napić musi. No i co, kochani? Dzisiaj sobie porozmawiamy o Adamie Wiewiórce. No, krótki przekaz do Adama Wiewiórki. Słuchaj, widziałem twoją walkę z Majorem. Twoje treningi jakoś może mnie przekonywały, ale widziałem w walce, że masz taką chęć walki, idziesz do przodu, się nie poddajesz, no i że chcesz wygrać, że jesteś nastawiony na zwycięstwo. Wiadomo, każdy ma swoje życie, robi z nim co chce, no ale myślę, że nie do końca wykorzystujesz swój potencjał. No bo wijesz tam ludzi w domu, a sporo na MMA dała ci trochę jakby szansę też, wiesz, pokazania się, wybicia się, i myślę, że jakbyś to wykorzystał, mogło być całkiem fajnie, mógłbyś zmienić swoje życie. I też ja też idę do przodu i myślę, że taka nasza walka byłaby całkiem fajna. Ale i tak wiewiórkiem wsadzę do garnka. Ale poważnie, ja tam teraz sam się przygotowuję jakby. Także wiesz, nie lekceważę cię, jestem w ruchu cały czas. To wiecie, bym nie wrócił do klubu trenować. Że nad tym się zastanów i działajmy. Żeby z tej wiewiórki jeszcze coś wykrzesać. Pozdrawiam.